jeszcze. Kairos. Ała, Kairos. O Jezus. Kairos. Kairos. Ej. Ja ją masz. Kairos, chodź. Zwariował. Co on robi? Gdzie? Kairo, zwariacie! Gusia, co ty gotujesz? Apituju. Apituju? Dla Lali? A dla mamy ugotujesz apituju? A dla mnie? Dla mnie nie, ale jesteś. Kairos wariat. Misia, weź zasuń. Dasz radę? Zaraz jak cię liźnie, to bym już robiła minę. Kairos! Kairosik, chodź tutaj. Powoli. Powoli, durniu ty. Czemu ty się tak denerwujesz? Latasz, biegasz, co? A gdzie jest trzecia iga? Połóż się ładnie. Połóż się. No, piątkę chcesz dać. Dobra, piona. Co zrobiłaś, mamie? Kapituję, zrobiłaś, mamie? My po obiadku. Masz! A, jeszcze dostałam od Igusi apituju. Już zjadła, mama, dziękuję. Powiesz cześć? Nie, nie powiesz? Kairos. 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 Kuje. Kuje. Ale złapałam. My już choinki nie mamy. Marcin ją rozebrał chyba w piątek. Także u nas już jest wszystko pochowane, świąteczne rzeczy, nie ma nic. Już po świętach. Muszę teraz tutaj tylko coś zrobić na ten stolik, bo zabrałam wianek. I Gusia. Iga, ale jakby spadło. Bo zbijesz. Happy to you. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Zrób dla mamy ten serniczek. Zrobisz? Gdzie gdzie wchodzisz? Nie mogę abituju. Dlaczego ja nie mogę? A ja też chcę apituju. Patrz, jak teraz na Nie ma buta. Nie ma buta. Czekaj, kto nie ma buta? Pokaż. Papa Peka. Nie wchodź na stół.
Nie, wchodź na stół. Dzień dobry, witam się z Wami dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj mamy marudną niedzielę. Kairos chce się bawić, ale nikt się z nim nie chce pobawić, więc sam sobie... Daj kostkę. Słucham. Dawaj kość. Kairos, chodź. Dawaj kość. Kairos, chodź. Także u nas marudna dzisiaj ta niedziela jest, jesteśmy już po obiedzie. Trochę poleniuszkowaliśmy. Co niektórzy? Mówisz sobie? Marcin się już spakował. Iga jak zwykle skacze. Kairos, zostaw balona. Dawaj tą kość. Dawaj. Kairos. Zaraz spadniesz. Zaraz ty. Chcesz też? Nie. Chyba Kairos coś na rozrabił. Nie wiem, bo coś tam tata krzyczał na niego. Coś pewnie w ogródku zrobił. Nasza choinka. Jeszcze mogła spokojnie stać w domu. Ale niestety Marcin ją schował, ale ona jeszcze była taka fajna właśnie, że mogła jeszcze postać. Kairos się schował pod trampolinę. A tata chyba do sklepu pojechał. No, zobacz, ile dla Iwi zrobiłam takie siedzisko. Wiem, widziałam. Będzie czytać książki. Kairos, czemu on się schował? Nie, on to jest przecież nie zrobił. Na pewno coś zrobił w ogródku. Może kamienie tam wybrali. Co zrobił? Kamienie tam wybrali. No to nie, za kamienia by tata się nie denerwował pewnie. Mama, ja to padło. Obstawiasz, że Kairos wyjdzie teraz? Czy nie wiem, czemu się on tam położył? Nie wyjdzie. No masz balona, co ty chcesz? No ale jest powietrze jeszcze w balonie. Kairos? Wyszedł? No dziura jest, no to co z tego, ale powietrze jest w balonie. Nie dziula nie ma, bo jakby była dziula, to by nie było powietrza w balonie. A co ty, Michasia, robisz tutaj? No bardzo ładnie. Mi się ostatnio świeczkę zrobiła, bo jak była u Hani na tym, no na tym wolnym między świętami, to właśnie Hania dostała od Mikołaja taki zestaw do robienia świeczek i właśnie taką foremkę dała dla Michalinki. I w sumie powiem szczerze, ja się wkręciłam, bo jedną świeczkę zrobiłam. Michalinka sobie tutaj nakupywała tych... świeczek właśnie. O, zielone kupiłaś sobie też? No. Były też żółte, ale to nie brałam, bo właśnie było. Aha.
Także zrobiła sobie właśnie jedną, tylko musimy dokupić knoty, bo knotów właśnie nie mamy. A pokażę Wam, jaką ja zrobiłam. Są balony. A ja zrobiłam taką świeczkę, tylko że właśnie odwrotnie to powinno być, że ja, że tu powinien być ten knot wychodzić, a ja to zrobiłam właśnie źle, bo odwrotnie. Ale pierwszy raz to... To fajnie wyszło. No i tutaj tak sobie postawiłam. Ja kupiłam na Sylwestra i nie zużyłam. To mama robiła świeczkę. O! Także sobie tutaj ozdoby świąteczne poszły w niepamięć na następny rok. A teraz... Papa! Papa, ja mam panu. Alba! Powiedz cześć! Cześć! A co, ale dzisiaj nagrywasz taki minut? Taki po prostu. Myślałem, że przecież mam wszystko pod kontrolą. Jestem aktywny. Dobrze się trzymam, ale wyniki cholesterolu... Ja się trochę położyłam, trochę Kairos poszalał. Trochę dziewczynki tutaj pobawiły się i teraz posiedzę, może sobie coś obejrzę. Chociaż za bardzo w telewizji nic nie mam, może coś ogarnę na... Może coś ogarnę na Netflixie, chociaż ostatnio oglądaliśmy właśnie fajną komedię. Oszustki, o. Oszustki, fajna komedia była, naśmieliśmy się trochę. A dzisiaj, nie wiem, może coś fajnego znajdę. Bo w telewizji... O, Król Lew na Polsacie jest. Król Lew. Mogę obejrzeć? Mhm. On się już zaczął od 15, ale to jest ten film animowany z 2019 roku. Fajnie, możemy oglądać. Simba chyba wtedy właśnie uciekł z domu, nie? No. Kajdź. Nie, bo to kot. No dobra, to skończymy pewnie tego Króla Lwa. Chyba, że Marcin przyjedzie, coś będzie kombinował na Netflixie. Igusia, siadaj, będziemy Króla Lwa oglądać. Ale ścisza. Ścisza. Dobra, dziewczynki, oglądamy Króla Lwa. Nie mi pani. Nie napompuję się. O! No. Cicho. Poczekaj. Misia, idź tutaj głośno. Zawiązać? Ja. I ja już leżę, znowu leżę. Dzisiaj taka marudna, naprawdę niedziela. Jednak nie dokończyłam Króla Lwa, bo przyszli do nas sąsiedzi. W sumie nie widzieliśmy się od Nowego Roku. Nie wiem nawet, czy się... Nie, widzieliśmy się przed Sylwestrem, tak. Ale się nie widzieliśmy już po Nowym Roku, więc przyszli, pogadaliśmy, posiedzieliśmy, pośmialiśmy się. No i czas się szykować jutro do pracy. Jutro Michalinka już idzie do szkoły, więc dziewczynki się już kąpią. Ja się chwilkę położyłam, przejrzałam filmiki i czas się zbierać do spania. Co tam się dzieje? No pięknie.
dziewczynki się kąpią. Zęby w tą. I Gusia nie! Także tak to wygląda. Idziemy. Już powoli zbieramy się do spania. Niedziela dzisiaj marudna. Nigdzie nie byliśmy, nigdzie nie wychodziłam. Oprócz jedynie do sklepu, do którego pojechałam po olej, bo mi się skończył. Więc tak to dzisiaj wygląda. Jutro do pracy. Marcin jedzie w trasę, więc teraz go najprawdopodobniej 2 tygodnie nie będzie. I tak to właśnie u nas dzisiaj wyglądało.